Mieszkańcy Głuszycy, parlamentarzyści i przedstawiciele nadleśnictwa spotkali się, by wyjaśnić sytuację związaną z wycinką drzew w okolicznych lasach. Mieszkańcy i władze przedstawili swoje postulaty. Trwa zbiórka podpisów pod petycją do Lasów Państwowych o natychmiastowym zaprzestaniu wycinki. Zarówno burmistrz Głuszycy, jak i Rada Miejska ze swoim apelem wystąpiła bezpośrednio do dyrekcji regionalnej we Wrocławiu odnośnie jakby wytłumaczenia nam, opinii publicznej, tego wszystkiego, co dzieje się w lesie, i jak również, aby te wszystkie aspekty, które my podnosimy dzisiaj, znalazły po prostu rozwiązanie we współpracy gminy Głuszyca i Lasów Państwowych na następne kolejne lata. Lasy, Szanowni Państwo, to jest tak naprawdę wszystko to, co mamy dzisiaj w gminie Głuszyca. Poza lasami nie mamy nic. Lasy dzisiaj stanowią dla wielu z mieszkańców źródło utrzymania. Dlaczego drzewa są wycinane? Nadleśnictwo Wałbrzych nie wycina 30 hektarów lasów w pasie nadgranicznym i nie zamierzało tego wyciąć. Już tłumaczę, co tam się działo. Jest to drzewostan porolny, zalesienie z lat 60. ubiegłego wieku, który od dłuższego czasu choruje. Jest uszkodzony przez grzyby, korzeniowca, opieńkę. On po prostu się rozpada i zamiera. Już 20 lat temu nadleśnictwo weszło tam z procesem odnowienia. Podsadzamy buka, jawora, wprowadzamy jodłę, żeby wyprzedzić ten proces i żeby nie nastąpiło gwałtowne wylesienie tego terenu, bo tak się dzieje na gruntach porolnych. Dlatego ten proces jest rozłożony, już pracujemy tam 20 lat, jeszcze będziemy pracować 20-30 lat. To chodzi o to, żeby, tak jak pan burmistrz powiedział, rozłożyć te działania w czasie. Strategia gminy Głuszyca oparta jest o walory turystyczne. Te zdaniem władz na skutek wycinki tracą na wartości. Nadleśnictwo zaprzecza, by wycinanie drzew miało podłoże finansowe i miało na celu zarobek na drewnie, co pojawia się w zarzutach skierowanych do Lasów Państwowych. Wycinka ma być spowodowana dbaniem o drzewostan, który na terenach Głuszycy i Łomnicy ma nawet 200 lat. Według przedstawicieli Lasów Państwowych wycinane są chore drzewa, a gospodarka leśna jest prowadzona należycie. Więcej szczegółów przeczytasz na portalu wałbrzych24.com.